Lecim z koksem. Panie i panowie, co będziemy się tutaj... Kogo ja tam będę miał? Kogoś na pewno. I tak, dobra. I już na start pauza, pięknie. Nie przywitałem się z wami. Cześć, jestem Mocny Browarek, witam, zagrałem jak Dota 2. Ja myślę, że to przywitanie w ogóle nie jest potrzebne. Nie będę się z wami witał już. A w sumie zobaczymy, jak będzie. Od następnych gier. Ja nie wiem, jak ci ludzie oglądają te odcinki seriali, a ja oglądam zawsze po dwa razy. A to jest Mogrim. Nie widzę tych rzeczy, które oni widzą. Z którym każdy mój stary widz wie, że gram i że jest wielkim fanem seriali. I gra jako Kerry. Teraz zauważyli, że zioma, z którą kiedyś był taki jeden, to w ich wspólnej scenie po paru odcinkach, jak oni się niby rozstali, to ona ma tą samą koszulkę, którą on nosił parę razy. A o jakim serialu mówisz tym razem? Ciągle tym nastolatkowym. A, nie, to nie do mnie. Ja lubię seriale, nawet dobre Twittera seriale. Specjalnie do czytania tych wiadomości. Archiwum X, najlepszy serial na świecie, innych nie potrzebuję. Ja to Twittera wykorzystuję tylko po to, żeby dowiedzieć się ten... odnośnie w sumie większości seriali, jakie oglądam. Tylko wchodzę, lecę listę, mówię, aha, okej. I czasem jest link ogarnię, do najnowszego jaki fajny odcinka. Secik na Huskara gościu ma. Fajna morska. A, to... Dobra, lecim, lecim. No kurde, nie lecim. A czy to jest jeszcze ten, to jest Immortal sam. Immortal... Dobra, idę za 12 minut, jakby co to wam powiem. Już jestem. No i dobrze, lecim. Lecim dokładnie. Co ja bym wam tu powiedział? Powiedział wam, wam to? O kurwa mać, ja mam nadzieję, że on nie umie tym grać. Kim co? Air Spiritem. Bo po ostatnich zmianach Air Spirita to on robi takie zamieszanie na tych progerkach, że w sumie na 100% jest albo brany, albo banowany. Nie ma tak, że nie jest. No to może być problem. Może nie, no, po prostu nic się nie da zrobić. Zobaczymy. Ja bez manty na pewno nic przy nim nie zrobię. Chyba, że sobie poczekam, aż on wyrzuci skillę i tyle. Zobaczymy, jak będzie. A co wam mam mógłbym nadzieję, że powiedzieć, się na tym. Co wam powiem, dzisiaj nie jest rano, dzisiaj gram około południa, dlatego ping mam taki i się ja pierdolę. To mi się przypomina jeden odcinek z Futuramy, gdzie Frey wypił władcę. Ja nie jestem jakimś wielkim zapalonym oglądaczem Futuramy, zdecydowanie wolę, szczerze mówiąc, jeśli o tego typu
mówimy rzeczach, to Rick and Morty, ale Rick and Morty ma tylko dwa sezony niestety. Ja lubię tego George'a. Oglądałem Futuramy. Znaczy oni są kumplem, nie? Ten twórca Futuramy i twórca Rick and Morty, ale ja wolę humor Rick and Morty. Ja lubię humor bardziej taki nerdowy. Powiem wam tak, że mam tak gębę spuchniętą, tak mnie cholernie boli, że zażywam taki specjalny środek przeciwbólowy, tak? Nim się smaruje miejsce, które chcemy znieczulić i mam wysmarowane pół gęby. Ten środek działa tak, że w tej chwili nie czuję pół gęby, dlatego jak do was mówię, to mówię tylko drugim pół gęby. Jest po prostu świetne. Tak w ogóle, Mogrim, co sądzisz o poziomie trudności dzisiejszego safe lane'a? Nieźle sobie radzą na offie, nie? Mam takie dziwne wrażenie, że pożałujemy, jeżeli będziemy zbyt... Jeśli będziemy zbyt? Pewni tego, że jesteśmy lepsi na tym offlane'ie. Aha. Myślę, że bardzo szybko możemy dostać triple killa. I wszystko, o czym myśleliśmy, przepadnie. Tylko problem... O, jest o, widzisz, już jest Axe. To niedobrze, jak jest Axe. No, on nas na pewno zniszczy. Mam taki ping, a mimo tego udaje mi się robić deny. No, ładnie. To wcale może nie być kłamstwo. No, ale co z czym? Że on nas może ten... No jasne, że może. To w końcu jest Axe, nie? Wiesz, ja praktycznie rzecz ujmując, to nie mam życia. Bo Axe jest taki pro. Nie, raczej dlatego, że jestem Morflingem. Ja zwykle mam mało życia. Kurwa, ale tu trochę spieprzyłem, szczerze mówiąc. Ale jeszcze go trochę poharasuję. Bo czemu nie? Ja lubię wziąć wszystkie trzy skille na początku, jak widać. Tower odbiera manę pasywnie, chociaż na pierwszym poziomie tak mało. Tower jest takim typowo skillem, że trzeba wiedzieć, kiedy go użyć. Rozwijał kół, myślę, w tym meczu. Szybko ich spuszujemy. Co, jedziemy na push, czy jak? Nie, ja jestem z tego rodzaju... Znaczy, Morphing musi mieć jakąś farmę, czyli nie mogę tak od razu pushować. Jak tam chcesz? Mieć w sumie maskę i mantę. Co się robić? Moim zdaniem moglibyśmy to spuszalować ekspresowo, szybko i dalej by się kombinowało. Tak, tylko że ty tymi spuszalskimi skinami, ty mi zabierzesz tyle tego, że ja później tego nie nadrobię. Ale później będziesz się dziwił, że nie mam tego. Nie mam itemów. Już pozbędę się tego jednego tango, co mi szkodzi. Uuu, se tak zgięło.
A nie wiem, on ma po prostu gówniane, mi się wydaje, na porządku przedmioty. On zaczął z, tylko z pojedynczym tankiem i shieldem. O, pojedynczym. Nie mam pojęcia. Nie wiem, co on robi w ogóle, zamiast farmić, on tutaj goni Axa. Ale udało mi się. Good job. Proszę. Nie myślałem, że to w ten sposób zakończy. Będzie tutaj ładnie nam puszował. Co w sumie mógłbym pofarmić też dżunglę, za chwilę pugną. Tutaj totalnie mi się nie przyda jednak ten, ta moja wieżyczka. Ona się przydaje, jak jest jakiś support taki, który uzależniony od many bardzo. Czegoś takiego nie mamy, szczerze mówiąc, w tej chwili. Proszę. Troszkę kaski zawsze wpada i doświadczenia dla mnie. Będę miał 6 poziom, to nie będzie problemu z życiem. Będę je wybierał. Mi się wydaje, moglibyśmy go zabijać raz po raz, gdybyśmy chcieli. Nie chcę tutaj nachodzić na topór. Szczerze mówiąc, jak do mnie wrzuci ten Berserker Skull, to będzie śmiesznie, ale... Trochę go tu jeszcze postukam. A, i tyle mu to dało. A, bo ja nie mogę być w tych mocy, co powiem. Gdybym rozwinął trochę W, to mogłbym to nawet w ten sposób spowalniać. A. O, nie ma co gdybać. Jest tak, jak jest. Teraz będę miał ulti, to on będzie ginął przy takich akcjach, szczerze mówiąc. Bez szans. Mogłeś go zjechać. Wystarczył jeden twój strzał. Jeden. Ja nie wiem, ty czasem się... Ty dobrze grasz, ale czasem masz takie skupienie, że ja pierdzielę. Bo ja się skupiam czasem na skitowaniu creepków. Możesz rzucać teraz... Szkoda mi many w tej chwili, szczerze mówiąc, bo mam mało. A wolę Axa zabić. Tylko żeby go zabić, potrzebuję twoją pomoc. No, rzucaj komendę, atakujemy. Wiesz, on uciekł mając 100 życia, to było widoczne, że atakujemy. Nie szukaj w tym logiki, po prostu... Informuj. Nie jo. A ktoś no, tu kto tu przyszedł? Idzie? Ten idzie. Ax kupił sobie nawet Magic Sticka, proszę. Uczy się na błędach. Try me.
No dobra. Jakieś tu dużo nie tracimy. Huskar też chyba tam sobie radzi bez problemu, bo w sumie w tym momencie nie ma nikogo tam na linii. No i prawidłowo. Już nie ma problemów z maną, nie będzie przynajmniej. Ja szedłem nie idę. No i co? Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Teraz co ja w sumie mogę robić? Teraz ja mogę robić bardzo wiele. Co to? Mówi Jasza? Mogę robić tak wiele, że nawet nie wiem, co mam zrobić. Aghanim'sa, zacznijmy od Aghanim'sa. Nie lubię na Pugnie się rozdrabniać. Pugna jest dobry taki, jaki jest. Jedziemy go. Kurwa mać. By to byli, że jak ty używasz tego drugiego skeleta, ja nie mogę go prawym tym przyciskiem. No nie możesz go prawym przyciskiem, ale możesz w tym swoim gównianym leceniem przez... Wiesz, o co mi chodzi. Adaptive Strike, nie wiem co to, jak to się nazywa, to jest waveform. Korzystam z farmy, dziękuję. Nigdy nie mówię nie. Gratuluję. No i nie ma. Dobrze. The enemy's top tower received no mercy. The enemy's bottom tower has fallen. Tak się gra tym głównym małym. Dobra. Trzeba pójść się zregenerować i wtedy wskoczyć znowu do walki. I załardować też w sumie by się przydało. Dużo rzeczy by się przydało, których nie robiłem. Środek się spuszuje też. Pójdziemy na środek i go spuszujemy. Zawsze dobre wyjście z każdej sytuacji. Very nice, yes, indeed. A, bo sam miałem jeszcze Gisa. No i nie ma towera, nie wiem. Co oni tu próbują w ogóle? Nie, 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 tu. Nie, nie, zablokuję im tego kampa. Nie ma lekana, zginę. Czekam, prawie nic nie ma. Auć. Ładnie. Podaj do sobie. Ciekawe, czy wciąż łapie stąd sklep. Nie, nie łapię. Ok,
Kiedyś stąd łapał sklep. No. Zmienili to. Brzydale. Po mnie. Przez to przejść. Nie miałem nawet z czego wystać życia. Można powiedzieć, że zjebałem. Chociaż gdybym tego nie kajtował, to i tak bym zginął. I to pewnie jeszcze na duelu. Więc i tak myślę, że zrobiłem lepiej. Moja bardzo dobra kasa. Pugna jest najlepszym kontrą w całej grze na Skyrafa, by the way. Jeśli ktoś bierze Skyrafa, wybierzecie Pugnę. Macie go na strzała. Zwierzy. Sorry, I fucked up. Dalej zjebuję. No i co mi zrobisz? Kurwa, aks, ty! Zapomniałem, że on przeżywa, nie? Znaczy nie zapomniałem, wiedziałem to, ale nie spodziewałem się go. I on bym bez problemu zjechał za pomocą ulti, ale... Przerwał mi ssanie, nie? Powiedzieć wam żart tematyczny Dota 2? Pugna się jak Dora Venter. Gimbaza raczej nie załapie, ale reszta z was tak. Ale ładny push, tyle kasy dla mnie leci. Na 18, bo teraz się czuję jak przy 30. Miał. Nie farmu, ale tak mentalnie. Dla mnie kasa, dużo kasy. Dużo kasi, dużo. I śliwe. No i cześć. No i w sumie nie 6. Zapomniałem, że ma takie chujowe spowolnienie. Templar Assassin. Nienawidzę tego gówna pieprzonego w dupę przez murzynów. Nie takich murzynów ze Stanów Zjednoczonych murzynów, tylko takich murzynów ze środka Konga, z dżungli amazońskiej i w ogóle każdej. Kurwa, on to jeszcze wygra. Nie wiem co tam się stało, ale zakładam, że Legionka wzięła go na duela podczas gdy miał ulti. Nie. On ich po prostu rozwalił. Pojechał sobie po nich. Prawidłowo. I'm going.
uważaj na double damage templarki. W tym momencie tutaj ward będzie dobry. Znowu padnę? Tak, znowu padnę, bo zostałem uciszony przez tego skurwysyna. No faktycznie ty masz rację co do tego Elf Spirita. To jego uciszenie ile trwa? 30 sekund? 100 sekund? Chyba 20. Nie wiem, ale trwa długo. Relatywnie co do tego co daje, to trwa, no powiedziałbym nawet, że bardzo długo. No niby czas trwania uciszenia 4 sekundy, ale znając go, on ma jakieś kombo, które robi ten czas razy 10 i trwa 40 sekund. No ciężko jest to. Masakra. Słaba gra, szczerze mówiąc. Bardzo słaba. Ja właśnie BKB kończę, to będę już z wami latał. Nie mam za dużo jednak stunów. Jeszcze założę się, że Axe Legionerka to Blade Mail sobie składają. Axe w tej grze jest bardzo słaby. Nie liczyłbym na to, że myśli. Ale złożyć Blade Maila to wcale nie jest taka ciężka do wygłówkowania sprawa. Może. Ogólnie słaby był ten pik Pugny raczej na tą grę. Moje. Dobra, uciekła. Będziemy już iść ścigać. Przydałby mi się blink może. No kurwa, odpierdol się ode mnie. Dokładnie. Pokazać ci coś? Fajne drzewko? Fajne. No i to my sobie zasadziłem. Blizna. Tak, w razie czego, jakby chcieli jednak walczyć. O, nareszcie. Path firing. Może jednak bym kupił, kurde, te... Alu. Wardy Sentry. Skończę Aghanimsa wpierw. Backup na templarce. Tego powinno na chwilę uratować. Mój. Nie no, kupię tego blinka. Kupię go. Albo Force Staffa. No, kupię Force Staffa. Gdzie jest Force Staff? Tu jest. To ma jako taki zasięg, więc...
Mam suterkę. No już ci dawałem trochę zdrówka. Nie chcesz to je. Nie, i tak się muszę cofnąć. Proszę być zdrowy. Za mną, za mną. Dobra. Ja nie mogę z nią walczyć. Bo chciało mi o to, że w razie czego trzeba by ją ogłuszyć. Spoko, to bym zrobił. A, fontanna jakieś tutaj. Dokładnie. Myślę, że tego Magic Sticka. Nie, Magic Sticka jeszcze zachowam na jakiś czas. Lubię ten przedmiot. Powinniście się nauczyć każdy z was, kto z niego nie korzysta, żeby jednak z niego korzystać. Naprawdę słaba gra pugną. Ja tak bardzo lubię tą postać. Najczęściej mam dobre gry nią, tylko to nie był dobry pik na ten mecz. Wziąłem ją, bo widziałem templarkę, on jest całkiem nieźle sobie z nią radzi. Znaczy w ten sposób też łatwo może przed nią uciec, co jest bardzo ważne. Ale poza tym to tak średnio. Całą resztę z nich. No ja jest kurwa, zwykła, ale chodzi. Mój. Kurwa, musiał te uciszenie jego pieprzone. I'm going top, my friends. Że nie wiem, EU sobie zrób na to uciszenie. Najgorszy pomysł. To uciszenie kurwa trwa pół dnia. Jak on cię złapie, to już nic nie zrobisz przez resztę meczu. Ja rozumiem, że to jest pro postać dla pro graczy, ale to nie zmienia faktu, że powinni to znerfić. No tak, to w sumie mieli znerfić, ale jakoś tak... No coś słabo im wychodzi. No i znowu uciszenie pół dnia. Ja widzę tu tylko jedno wyjście z tej sytuacji. Nauczyć się grać dobrze Elf Spirytem. No, on jest nieziemską, dobrą postacią. Niesamowite. Ma długiego stuna, trzy razy dłuższego silence. Jest mobilny, odporny. I tak naprawdę jedyna jego wada to jest to, że walczy wręcz, aczkolwiek tak czy inaczej z tą mobilnością to i odpornością to nie jest jakaś większa, jakaś straszna. Jakby on był jeszcze dystansowy, to
Zmieniłbym nazwisko na Kucypała i wyjechał z miasta. Nie jestem za tym, żeby po prostu nerfić jakieś silniejsze postacie, zwłaszcza że Earth Spirit to jest naprawdę ciężka do ogarnięcia postać, ale to co on ma to jest nieziemskie. Nie powinno być tak silnej postaci w grze. Zwłaszcza że on nie potrzebuje przedmiotów, żeby być silnym. Taki antemag potrzebuje i skilla do dobrej farmy i przedmiotów i wszystkiego, a on... Jak umiesz grać jako tako, to wymiata i tyle. No uratowałem cię jako tako chyba. No miałem jeszcze morfowanie, ale dzięki. Dzięki tobie nie padnę od wilków. Nawet ich tam za mną nie wysłał. Teraz to już można sprzedać. Rykan padł czy nie padł? Nie wiem. Teraz widzę już tylko jeden przedmiot do kupienia. Jaki? Daigona. To jest jeden z takich bardziej trollowe postaci na Pugnę. Zwiększa na ciebie obrażenia magiczne 60% i wali za fuj dużo damage. Co my tu mamy? Tam idzie push. To taki większy. Skadi nie robisz? Nie wiem. Chyba teraz zrobię skadi. Mam sentry. Ale za późno. No ty, kurwa, nie łapałem. Trochę zjebałem tutaj. Nie miałem ustawionych sentry jako główny ward. Gdyby nie ten błąd, to by było troszkę inaczej. Kurwa mać, nie to. Gratuluję. Trochę wygłupiłem. Miałem szóstkę nacisnąć, mi się trójka nacisnęła. Też postawię warda. Pociągnąłem z tego.
czego? Z shotguna, jak on miał tego Blade Maila. No spoko, ja widzę, że masz mało życia, od razu ssę w drugą stronę. Albo sam, nie wiem. Jak to ten tego. No oczywiście, nie dosłupadnę. Lecimy. A tak w ogóle co coś stało, że wszyscy padliście? Więc nie wiem, mnie templarka zabiła. Czego? Ona robi MKBA. Będzie miała go za chwilę. Nie robię motyla. No ja nie wiem po co to. MKB wcale nie jest takim super ofensywnym przedmiotem. Co? MKB? No, MKB nie jest wcale taki super ofensywny. W sumie na nią pasuje. Nie wiem co tutaj robimy z Ursą, ale... Ale coś. Kombinujemy. Nie ma. Łapek. W dupę sobie je wsadź. Panie... Tam wszyscy na tego Batridera się rzucili, normalnie jak babcie na wyprzedaż w Lidlu. No, wszystko za karpia. Nie wiem co tu się dzieje, totalnie nie mam najmniejszego nawet pojęcia. Tam chyba wciąż jest. Protekcji nie mam. Co fajnie. Ona by mogła złożyć różne lepsze przedmioty, szczerze mówiąc. Ale to nie moja broszka. To nie moje iluzje pokonujące. No, dobry forstaw, bardzo dobry forstaw. Ja lubił. Dobra, przyda się więcej tego. No kończymy to, nie ma co przeciągać.
Myślę, że lepszym pomysłem. No właśnie, o to chodziło. No już gardło tak boli, że lewo co mówię, sorry. Nie mam kiedy sobie posmarować tą gównianą masią przeciwbólową. Ale wchodzimy i kończymy. Tyle wiadomo. Ucieknie, ma maksymalną prędkość. Jestem lekarz. No właśnie. The end. Słaba gra po mnie, dosyć słaba. GG, jak to się mówi. To nie najlepsza gra, no naprawdę. Jeśli ją wrzucę, to tylko dlatego, że nie mam żadnej innej lepszej pod ręką. Więc jeśli wam się podoba, to do następnego razu. Cześć.